Cześć załoga, z tej strony to zapraszam was do kolejnego odcinka na tym kanale, tym razem Łowca Talentów. To jest seria, gdzie będziemy przeszukiwać cały świat, żeby poznawać różne talenty w świecie, futbolu oczywiście. Na początek zawodnik z Izraela, który obecnie gra w Celticu. Jest to zawodnik, który ma dosyć dużo braków na samym początku, ma około 73 overalla. I jest to zawodnik, który potrzebuje przede wszystkim wytrenowania słabszej nogi oraz sztuczek. Jak możecie zauważyć, wykończenie jest całkiem dobre, więc jak w pierwszym sezonie będziecie rozwijać aktualnie tak jak ja go, to naprawdę powinien oddawać, patrząc na to, że to jest zawodnik przede wszystkim ofensywne. On ma pracowitość w defensywie niską, więc nie zagracie tym zawodnikiem w pierwszym sezonie przynajmniej ustawieniem 4-4-2 czy zawodnikiem PP, tylko on się bardziej nadaje na PS-a lub na napastnika, być może ofensywnego nawet pomocnika, ale zawodnik, który przede wszystkim ma strzelać bramki, asystować, grać do przodu, niż na przykład bronić, więc tutaj zawodnik, który będzie wykluczony z takiego grania, więc jak chcecie zagrać zrównoważono, nisko, no to to jest zawodnik, który się nie nadaje. Jak chcecie mieć maszynkę do strzelania, to jest ten zawodnik. Poniedziałki, środy i czwartki możecie mnie znaleźć na Twitchu o godzinie 18. Gorąco zapraszam. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Pamiętajcie, wy możecie zupełnie inaczej go rozwijać. Ja go rozwijam tak, jak uważam aktualnie za najlepsze. Dlatego na przykład w drugim sezonie przede wszystkim chciałem go bardziej zrównoważyć. Z tego powodu, że on ma świetną zwinność, równowagę. Wykończenie ma całkiem przyjemne, bo ma 80, więc to jest naprawdę fajne. Ale wydaje mi się, że w takich aspektach defensywnych, w podaniach powinien tutaj bardziej się rozwijać. Więc ten drugi sezon chciałem go rozwinąć bardziej zrównoważono, powoli, dlatego plus 2 overalla. Ale zawodnik, który dosyć dużo strzelił, jednak dlatego Celticu dobrze się pokazał. I tutaj wydaje mi się, że niektóre aspekty powinny być bardziej rozwijane w drugim sezonie. Ja troszkę inaczej do tego podszedłem. Miejmy nadzieję, że ten rozwój nie będzie przez to zakłócony, że jednak takie aspekty jak podania, rzuty wolne, rzuty rożne, bo jednak takiego chcemy zawodnika, który jest dosyć niewysoki, więc tutaj naprawdę będzie przydatne to, żeby on potrafił jednak dośrodkować z rzutu wolnego, żeby jednak umiał stałe fragmenty gry. Trzeci sezon i nasz zawodnik ma już 79 overalla, więc naprawdę fajnie, w wieku 23 lat to jest naprawdę dobry overall, zwłaszcza, że podnieśliśmy sztuczki oraz słabszą nogę już na 5, więc to jest zawodnik, który jest bardzo fajny ofensywnie, potrafi przejść dribblingiem różnych zawodników, zwłaszcza, że od początku jego atrybuty pokazywały, że jako taki skrzydłowy jest doskonały. Tylko właśnie jego braki w defensywie tutaj sprawiają, że niestety to jest zawodnik dosyć ograniczony na jedną pozycję. Więc tutaj naprawdę to jest zawodnik, który jest do ofensywnego stylu gry niż do defensywnego, a chciałem przede wszystkim wzmocnić jego ofensywę. Nie chciałem gdzieś go zmieniać na siłę. To oczywiście przyjdzie w ciągu najbliższych lat, gdzie ten zawodnik musi się rozwijać, gdzie musi się zmieniać. Aktualnie niech on się rozwija swoim tempem. Wyszkolmy go w taki sposób, gdzie on będzie się czuł najlepiej, a wydaje mi się, że w tym momencie czuje się najlepszy w ofensywie, więc stwórzmy mu tą przestrzeń, dajmy mu dryblować i będzie naprawdę dobrym zawodnikiem. Czwarty sezon to przede wszystkim kontynuacja tego, co próbowaliśmy stworzyć przez ostatnie trzy sezony, czyli cały czas wzmocnienie wykończenia, ustawienia w ataku. Siła strzału nie jest najlepsza, rzuty karne są fatalne, woleje, więc tu będzie trzeba pracować w najbliższych latach. Także długie podania nie są najlepsze. To jest zawodnik, który ma biegać, dryblować. Taki Dembele aktualnie nam wychodzi, jakbyśmy mieli porównać danego zawodnika. Plus 1 do overalla, więc 80 w wieku 24 lat, więc naprawdę tutaj może być kapitalny zawodnik, który ma świetny przegląd pola, bo to trzeba powiedzieć, on dużo widzi, dużo drybuluje, próbuje mijać tych zawodników, nie do końca mu wychodzi jednak takie oddawanie strzału z daleka, tutaj trzeba naprawdę to poprawić, ale także wykańczanie akcji jeszcze być może powinno być polepszone, bo 80 to jest ok wynik, ale jednak dla średniaków, to nie jest zawodnik, który już powinien dostawać szansę gdzieś może w Premier League. Aktualnie jego sytuacja to jest właśnie Celtic, być może Liga Holenderska, Portugalska, coś w tym stylu. Dotarliśmy do sezonu 5, gdzie już zawodnik ma już swoje 25 lat, więc wydaje mi się, że to jest zawodnik, który wreszcie powinien wracać do defensywy, dlatego zaczynamy wzmacniać tą defensywę, pracę nad defensywą.
wpierający skrzydłowy to jest idealny rozwój dla niego. Przede wszystkim dośrodkowanie mu zdecydowanie poleciały do góry. Ale także zmieniliśmy klub, spróbowaliśmy innej ligi i tutaj się nie odnalazł w pierwszym sezonie. Dlaczego? Z tego powodu, że trener preferował bardziej zrównoważony styl gry. Dlatego my potrzebujemy w tym momencie rozwinąć takie aspekty. Oczywiście, wy będziecie zupełnie inaczej go rozwijać. Ten zawodnik może iść w innym kierunku. Ja staram się zrobić z niego piłkarza kompletnego, który będzie gwiazdą futbolu, który będzie miał mniej więcej 85 do 88 overalla. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mamy 10 sezonów, to jest dosyć dużo. Aktualnie rozwijam go tempem, jakim przewidziałem na początku, czyli dosyć powolnym, ale patrząc na te umiejętności, to naprawdę rosną w dobrym kierunku. Mając 25 lat, 26, 27, musimy być piłkarzami uniwersalnymi z tego powodu, że coraz bardziej idziemy w tym kierunku, żeby piłkarz potrafił zagrać na praktycznie każdej pozycji. Dlatego próbowałem go na razie rozwinąć jako takie podwieszonego napastnika, który gdzieś będzie takim cieniem. Zawodnik, który może się nie do końca nadaje do środka pola, ale zawodnik, który ma być uniwersalny, że w każdym momencie może zostać zmieniony. Być może grać na tym SPO, ale zawodnik, który gdzieś tam będzie schodził częściej do skrzydła. Jest taka szansa, ale musi być uniwersalny. Zawodnik, który jest dosyć niski, więc tutaj są dosyć duże problemy, ale wydaje mi się, że spokojnie nadrobimy tym swoim zwinnością, przyspieszeniem, orientacją podań, ale także innymi aspektami, które naprawdę tutaj mamy bardzo dobre. Wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Zobaczymy, jak będą kolejne lata przebiegać. Aktualnie tutaj w Sportingu nie czuć, że ten zawodnik rośnie w siłę. Ale spokojnie, patrząc na same statystyki, jest dobrze. Patrząc na to, że Sporting gra ustawieniem 4-3-3, to niestety, ale mamy najgorsze wykończenie. Dlatego postanowiłem trenować naszego piłkarza pod fałszywego skrzydłowego, żeby to wykończenie było jak najwyższe. Bo strzelanie mamy 79. To nie jest do końca ten aspekt, który jest dla mnie zadowalający. Chciałbym, żeby było 80 parę. Więc tutaj naprawdę musimy to rozwijać. 30 występów, 10 bramek, 2 asysty. Jest ok, to nie jest zła liczba, ale patrząc na to, że Guedes na przykład miał 21 bramek, no to tutaj naprawdę z tej trójki jesteśmy najgorsi. Więc tutaj naprawdę musimy rozwinąć. Fajnie, że coraz częściej nasz piłkarz zaczyna strzelać z daleka. To mnie bardzo cieszy, bo rozwijaliśmy w pewnym momencie właśnie umiejętności, jego podstrzały z daleka i tutaj dopiero teraz zaczyna to mieć jakikolwiek sens. Oczywiście, gdybyśmy zostali w Szkocji, wydaje mi się, że ten zawodnik zdecydowanie szybciej się rozwinął, ale nigdy nie jest tak, że zawodnik cały czas jest w jednym klubie, więc musimy go zmieniać, musimy go przynosić do różnych klubów, żeby zobaczyć, jaki będzie ten aspekt końcowy. Patrząc na to, że zostały nam 3 sezony do końca, łowcy talentów, oczywiście, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką na przykład chcielibyście gwiazdę zobaczyć w kolejnym odcinku. My cały czas rozwijamy przede wszystkim strzelanie i podanie, bo tutaj naprawdę to szwankuje. 85 dribblingu, naprawdę jesteśmy takim dembele. Troszkę słabszym, ale wydaje mi się, że gdybyśmy troszkę poszli szybciej w niektóre aspekty, na przykład strzelanie, jestem przekonany, że ten zawodnik mógłby się rozwinąć dosyć szybko na 85. Tutaj 83 to nie jest zły wynik, to jest zawodnik naprawdę przyzwoity, to jest zawodnik, który naprawdę ma potencjał, żeby być ważnym ogniwem każdej drużyny praktycznie w Anglii, bo nawet w takiej Chelsea wydaje mi się, że mógłby się odnaleźć, tak, jako uzupełnienie składu, nie jako gwiazda, ale w takim Norwich, Nottingham, kurczę, nawet w średniaku, jakim jest Everton, Aston Villa, no to naprawdę mogła być gwiazda, która naprawdę dobrze by wyglądała. Tutaj naprawdę zaczęliśmy grać coraz lepiej. Ten sezon wyglądał zdecydowanie lepiej niż poprzednie, więc naprawdę zrobiliśmy krok do przodu. Sezon 9 przed nami, sezon, który będzie takim wyznacznikiem, czy ta kariera poszła w dobrym kierunku, czy nie. Patrząc na to, że rozwinęliśmy strzelanie do 82, widać od razu progres w strzelaniu. Podania cały czas są słabe, ale nie do końca, z tego powodu, że tutaj bardzo cierpią długie podania oraz właśnie stałe fragmenty gry. Dlatego to pokazuje 74, ale jest zdecydowanie wyżej w takich aspektach gry. Jak możecie zauważyć, 49 występów, 40 bramek, 13 asyst. Gdybyśmy 2 lata szybciej rozwijali zawodnika tylko pod to, no to zdecydowanie lepiej by to wyglądało, ale nie do końca chcieliśmy tak robić. Chcieliśmy go rozwinąć pod zawodnika zrównoważonego, pod różne formacje, pod różne ustawienia, pod różne aspekty gry, pod różnych trenerów, żeby był jak najbardziej uniwersalny. I to mi się udało, bo to jest zawodnik, który naprawdę może grać jako fałszywa dziewiątka, jako na passing nawet, przy takim bardziej stylu posiadania piłki, czy zagrać na skrzydle, czy bronić. On to wszystko potrafi w tym momencie. Jestem przekonany, że gdybyśmy dali takiego piłkarza światu,
to byłby w najlepszych drużynach w tym momencie. 86 overalla, to jest bardzo dużo w wieku 30 lat. Ale to jest zawodnik niesamowicie uniwersalny, który świetnie drybluje, ma świetne tempo, strzelanie, podanie. Naprawdę jest zawodnikiem doskonałym. 52 występy, 27 bramek, 7 asyst, to jest naprawdę dobrze. 7,46 ocena. Okej, w lidze portugalskiej, ale stał się gwiazdą tej ligi. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy go przenieść zdecydowanie szybciej do na przykład Premier League i tam by sobie poradził, choć to jest zawodnik bardziej techniczny. Zawodnik bardziej pod drużyny z Hiszpanii na przykład, tak żeby Włoszech byłby bardzo dobrym ogniwem, zwłaszcza teraz do na przykład Milanu, gdzie nie trzeba aż tak dużo bronić w defensywie. Pod Inter mogło być ciężko, tak samo Juventus, ale wydaje mi się, że właśnie pod tą drużynę, pod na przykład taki Milan, pod Pioliego, to byłby naprawdę doskonałe ogniwo, które naprawdę by się dobrze odnalazło. Być może także pod Mourinho w tym ustawieniu 5-2-2-1 jako ten jeden ofensywny pomocnik także by się bardzo przydał. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę i widzimy się oczywiście kolejnym razem. Cześć, cześć!